Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Jak wrażenia z wizyty na Śląsku? Jak zawsze miłe, bo ja bardzo lubię Śląsk, lubię tam przyjeżdżać. Mam także do Śląska no, mocny stosunek sentymentalny. Mój mąż urodził się w Chorzowie, więc to jest taka ważna część naszego życia. Co Pani chciała przekazać Ślązakom, cytując słowa Korfantego o tym, że Polska nie okazała się krajem naszych marzeń? Zawsze mamy marzenia i wyobrażamy sobie kraj, naszą ojczyznę, w jakiej byśmy chcieli żyć, ale taką mamy trudną historię, że co jakiś czas musimy stawać w takim ważnym momencie próby sprawdzenia naszych charakterów, pokazania, że wartości mają dla nas znaczenie i teraz jest ten czas, a Korfanty miał duże doświadczenie i bardzo dobrze powiedział to ten cytat. Wszystko zależy od nas. Jaką sobie Polskę wypracujemy, taką będziemy mieli i wtedy nasze marzenia się spełnią. No jeszcze zależy, o którą Polskę chodzi, tę dzisiejszą czy tę, która zniszczyła Korfantego prawie 100 lat. Ale on marzył o tej innej, o tej. Ja sądzę, że też marzył o Polsce wolnej, Polsce tolerancyjnej, Polsce otwartej, solidarnej, bo takim był człowiekiem. Miał bardzo silny i mocny kręgosłup i potrafił nazywać rzeczy po imieniu. Pani marszałek, pani oczywiście wie, jak Korfanty miał na imię, bo po konferencji, pani konferencji w Katowicach żartowano, że pani zapomniała. Nie Ojciec zapomniał. Niepodległości. Tak, no, naprawdę, konferencja, jak pan widział, była w trudnych warunkach. Musiałam trzymać parasol, pilnować mikrofonu, żeby nie zalał go deszcz. Patrzyłam na dziennikarzy, na których lały się te krople wody, też walczyli z zasłanianiem kamer. Także to była trudna konferencja. Pani Ale zauważyłam, że wszyscy bardzo dokładnie śledzą każde moje słowo i to każdy prawda. Mój przecinek. I chyba nie ma polityka w Polsce, którego każda wypowiedź i każdy gest dostałby własną dodatkową interpretację. Pani marszałek, a ten Korfanty to... Pamięta pani? No Wojciech. Wojciech, no dobrze, bo już myślałem, że Zbigniew. Pani marszałek, Polska... To niemożliwe, że na Śląsku macie takie wątpliwości. No, nie wiem, czy tam jakieś podpowiedzi zza kamery, ale... Pani marszałek, Polska naszych marzeń. Przykład dyżurny, można powiedzieć, biorąc pod uwagę postulaty, pewne aspiracje Ślązaków. Na przykład język śląski powinien pani zdaniem mieć status języka regionalnego? Powinien mieć i przecież przygotowaliśmy taką ustawę dwukrotnie, niestety nie weszła w życie, ale wierzę, że taki czas przyjdzie. Języki regionalne są bardzo ważne dla budowania tożsamości i naszej kultury. Ludzie muszą mieć poczucie, skąd są, gdzie jest ich ten matecznik i język, kultura bardzo w tym pomaga. Wtedy ludzie są silniejsi i łatwiej im w życiu. Pani marszałek, dobrze, że pani wspomniała o tych dwóch, właściwie trzech nawet projektach z czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Pani była rzeczniczką rządu Donalda Tuska, który był temu projektowi niezmiennie przeciwny. To jeden przykład. Ale przygotowaliśmy projekt i go złożyliśmy. Można mieć różne zdanie w wielu sprawach, ale można dyskutować. To nie jest tak, że wszyscy musimy się zgadzać, ale ważne, żeby dojść do porozumienia i projekty składaliśmy. No, zresztą w tej poprzedniej kadencji już nie, wtedy kiedy nie my rządziliśmy, także taki projekt był składany. Pani marszałek, Platforma mając pełnię władzy w całym kraju, właściwie ten postulat Ślązaków zlekceważyła, nawet gdy do Sejmu wpłynął obywatelski projekt uznający Śląski za język regionalny, wsadziliście go do zamrażarki. I on tkwił w tej zamrażarce wtedy, kiedy pani była marszałkiem Sejmu. Bardzo krótko była marszałkiem Sejmu, jak pan zauważył. I wszystkie projekty obywatelskie, na szczęście, trafiają pod obrady Sejmu. Także nie można zamrozić projektu obywatelskiego, bo on zawsze zostaje rozpatrzony. Poza tym nie mieliśmy wtedy większości. Rządziliśmy w koalicji, chciałam przypomnieć. I jak pan wie, w koalicji trzeba przekonywać partnerów do takich czy innych rozwiązań. Czasami to się nie udaje. Ten projekt, tylko przypomnę, został wyjęty z zamrażarki dopiero po wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście został niedługo później... Nie został wyjęty, tylko prawo nakazuje rozpatrzenia projektów obywatelskich, w terminie jest dokładnie opracowane, kiedy to musi być i termin wypadł właśnie na początek kadencji. No. Platforma też miała okazję, żeby z tego terminu ten termin przyspieszyć, kiedy w kraju rządziła. To jest inna sprawa.
Pani Marszałek, czy pani Ale jeżeli pan mnie pyta o moje zdanie, mnie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, może w ten sposób rozmawiajmy, bo ja nie mogę brać odpowiedzialności za całą historię Polski. Ja jestem za tym, żeby ten język został uznany za język regionalny. Pani Marszałek, czy pani nie żałuje, że zdecydowała kandydować w wyborach prezydenckich? Dlaczego mam żałować? To była moja świadoma decyzja, ponieważ nie podoba mi się to, jak wygląda w tej chwili życie polityczne w Polsce. Jestem przeciwna takiemu sprawowaniu urzędu prezydenta, jak robi to pan prezydent Andrzej Duda, bo ja uważam, że wartości, konstytucja są bardzo ważne, a prezydent powinien szukać rzeczy wspólnych dla Polaków, a nie ich dzielić. Dlatego podjęłam się tego, zresztą przekonana przez Polaków, z którymi rozmawiałam przez wiele tygodni jeżdżąc po Polsce w kampanii parlamentarnej i podjęłam się tej decyzji świadomie. Pytam o to, czy pani nie żałuje, bo pani partia sprawia wrażenie, jakby żałowała kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To chyba rzadko pan rozmawia z moimi koleżankami, kolegami z partii, bo wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani, zresztą wybrali mnie w prawyborach, więc każdy z nich dołożył cegiełkę do podjęcia przeze mnie tej decyzji, działaliśmy razem i działamy. Czasy są trudne, ale my wiemy, co jest ważne i na pewno od wartości, zasad państwa prawa, państwa demokratycznego nie odejdziemy, nawet jeżeli będziemy za to karani hejtem, obrażani, jeżeli na mój temat będą szły obraźliwe informacje w mediach publicznych. Ja będę mówiła prawdę i będę wspierana i jestem wspierana przez moje koleżanki i kolegów. Rozumiem. Ja nawiązuję do sugestii w pani partii, które pani pewnie też słyszy, że jeżeli wybory nie odbędą się w maju i będzie okazja, to Platforma wystawi w kolejnym podejściu innego kandydata. Nie słyszałam takiej wypowiedzi od jakiegokolwiek członka czy członkini naszej partii. Czegoż Schetyna niedawno... Widziały o tym media, że podobno jakiś anonimowy... Ale jeżeli to jest jakiś anonimowy, to po prostu go nie ma. Bo my tutaj mamy swoje imiona i nazwiska, wiemy jak się nazywamy i mamy odwagę mówić prosto w oczy, co myślimy. Nikt do mnie z taką propozycją się nie zwrócił i żadne ciało, ani żadni politycy Platformy tak nie mówili. Grzegorz Schetyna niedawno taką sugestię Nie, Grzegorz Schetyna powiedział, nie, też nie wkładajcie Schetynie słowa, których nie powiedział, bo powiedział, że jeżeli będzie inny termin wyborów, będzie można zacząć wszystko od początku, czyli będzie można zrobić to, co jest w kampanii bardzo ważne, wypełnić ten ważny moment kampanii wyborczej, bo my cały czas mówimy wybory, myśląc tylko o akcie wrzucenia głosu do urny, ale wybory, prawdziwe wybory, i to jest opisane, to musi być kontakt kandydata z wyborcami, bo Polacy mają prawo poznać osobę, na którą chcą albo nie chcą oddać głos. To prawda. Natomiast 2%, 4% dla pani w sondażach. Co poszło nie tak? 2-4% w sondażach, w których 26% Polaków deklaruje, że pójdzie na wybory. To ja uważam, że to jest bardzo dobry wynik. To nawet, bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy, ile osób nie chce iść na wybory, to nawet nie są to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, bo oni mają większe poparcie niż ci, którzy chcą pójść do UN. Więc 2-4% to jest bardzo dobry wynik? 4% to jest świetny wynik. Bez kampanii i bez moich wyborców, którzy nie chcą iść na wybory. Pani Marszałek, Władysław Kosiniak-Kamysz też kampanii nie prowadzi, jest w podobnej sytuacji jak pani, a dzisiaj ma największe poparcie dla kandydata PSL w wyborach prezydenckich, chyba nie wiem, od czasu Wincentego Witosa. No powiedział pan, największe poparcie dla kandydata PSL w swojej partii. Tu nie chodzi o to, kto ma w czasie kampanii najlepszy wynik, bo my tu nie ścigamy się o kto będzie najlepszym kandydatem na prezydenta, tylko mamy wybrać prezydenta. I poczekajmy na wybory, poczekajmy na termin wyborów wolnych i demokratycznych i bezpiecznych dla zdrowia Polaka. Pozwólmy kandydatom robić kampanię, a co najważniejsze, pozwólmy Polakom wziąć udział w tej kampanii. Ale skoro... Powtarzacie, że wybory korespondencyjne to jest farsa. W Polsce jest za... Nie. Chwileczkę. Wybory korespondencyjne przeprowadzane przez Państwową Komisję Wyborczą z dobrze przygotowaną ustawą to są wybory, które akceptujemy. I przypominam, że takie wybory w części korespondencyjne były zapisane w naszym kodeksie wyborczym i to Prawo i Sprawiedliwość ten zapis skasowało. Natomiast to, co teraz zaproponowano, tą pseudoustawę zrobioną w kilkanaście godzin, bez składu, bez ładu, bez oparcia na jakiekolwiek podstawy prawne, nieskonsultowaną, niemożliwą do przeprowadzenia i odebrane przeprowadzenie wyborów Państwowej Komisji Wyborczej, to nie jest głosowanie korespondencyjne. To jest chaos, bałagan, to jest pseudo usługa pocztowa.
Dlatego to nie są wybory korespondencyjne i w czymś takim nie powinno się brać udziału. Pani marszałek, załóżmy, jest to chaos i usługa pocztowa. W Polsce w ogóle zamiatana jest demokracja. A ledwie kilka procent wyborców widzi w pani obrońcę tej demokracji, widzi obrońcę tej demokracji w kandydatce największej partii opozycyjnej w kraju. No to chyba ma pani problem. Nie, ja nie mam problemu. Ja muszę pokazywać i stać na straży i prawa, i demokracji, i konstytucji. Nie będę brała udziału w spektaklu, który funduje nam Jarosław Kaczyński. I mówię wyraźnie od samego początku. Wybory tak, wybory demokratyczne i wybory przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą. Poza tym wybory bezpieczne dla Polaków. Dlaczego my codziennie nie możemy poznać pełnej danych, ile osób zachorowało na koronawirusa? Te dane są podawane cząstkowo, trzeba to samemu liczyć. Ciągle nie wykonujemy 20 tysięcy testów dziennie, a powinniśmy ich robić jeszcze więcej, żeby czuć się bezpiecznie. Te wybory to także sprawdzian odpowiedzialności polityków za zdrowie Polaków, za to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie. Jest raport z Bawarii, który powinniśmy przejrzeć. Wybory na mniejszą skalę korespondencyjne przyczyniły się do znacznego wzrostu zachorowań. My musimy być odpowiedzialni za ludzi i to jest najważniejsze w tej chwili. Wybory mogą być przeprowadzone korespondencyjnie, ale zgodnie z prawem. Pani marszałek, niezależnie od tego, jaka będzie ich formuła i jak bardzo daleka od standardów demokratycznych, no, zostaje kwestia zaufania społecznego, poparcia społecznego. Platforma, przypominam, utrzymuje w badaniach no, swoje bezpieczne jakieś 20%, plus minus. Jej kandydatka, w tym przypadku pani, na prezydenta ma czterokrotnie czy pięciokrotnie niższe poparcie. No ale sam sobie pan zaprzecza. Pytanie jest, pierwsze pytanie dotyczy, czy chcesz iść na wybory, pseudowybory w maju? Ludzie odpowiadają nie i dalej już nie są o to pytani. Dalej są pytani ci, którzy mówią, że pójdą tak. A poza tym, życie to nie są wybory, życie to nie są badania, to nie są sondaże. Życie sprawdza się w działaniu i w dniu podjęcia przez Polaków głosowania. Pani marszałek, dobrze. Na pewno nie złamię żadnej zasady, nie złamię konstytucji, bo nie mogę brać udziału w czymś takim. Nie gra się po prostu na warunkach Schulera w karty. To ostatni sondaż sondaż Ipsos dla OKO.press. Chce na panią głosować mniej niż 1/3 wyborców Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli jest to, załóżmy, jakaś żółta kartka dla Platformy, to dla pani jest chyba czerwona, bo większość wyborców pani partii woli oddać głos na Hołownię czy na Kosiniaka-Kamysza. Naprawdę nie wierzy pan w Polaków, nie wierzy pan w ludzi, którzy naprawdę chcą, żeby Polska była demokratycznym krajem. I jestem przekonana, że jeżeli okaże się to, o co apeluję i o co walczę od wielu tygodni, że tych wyborów 10 maja w tej formule nie będzie, to jest mój sukces i pokazanie ludziom, że są rzeczy ważne, na których mi zależy. I jestem przekonana, że jeżeli zaczną się i będą normalne wybory i będzie chociaż cień na kawałek normalnej kampanii, w której się będzie ludziom mówiło prawdę, to jestem spokojna o wyniki i Koalicji Obywatelskiej, i wyniki Platformy i swoje. Może to ludzie w tej sytuacji nie wierzą w panią, pani marszałek. I te 4%, o których mówimy, czy 2%, które pani uważa za dobry wynik, to jest jednak efekt, no jakby to powiedzieć, no dość chaotycznej kampanii, którą pani prowadzi przed tymi wyborami. Każdą kampanię można zrobić lepiej czy gorzej, ale chciałam przypomnieć, że do czasu zamknięcia Polaków w domach moja kampania szła bardzo dobrze i te sondaże mi rosły. Powinnam z ludźmi rozmawiać i rozmawiam, trochę w innej formule. Nawet po pobycie na Śląsku, gdzie przypadkowo spotykałam na ulicy 2 metry od siebie ludzi, dawali mi takie otuchy i mówili, żebym będę startować, że oni będą na mnie głosować. Ludzie chcą po prostu, żeby politycy mówili im prawdę i troszczyli się o ich życie, ale także o ich demokrację w naszym kraju. Pani marszałek, a propos tej kampanii, pani tyle razy zawieszała, odwieszała kampanię, bojkotowała. Ja nie odwieszyłam kampanii. Odbojkotowywała wybory, że może pani wyborcom do listopada jeszcze będzie się w głowie kręcić. Wie pan co, naprawdę, wybory zawiesiła, bo nie ma kampanii i nie odwiesiłam tej kampanii, bo jej nie mogę prowadzić. Nie mogę chodzić i namawiać ludzi, przedstawiać swego programu i mówić chodźcie, głosujcie na mnie, bo na razie przez ostatnie tygodnie robię wszystko, żeby tych wyborów w terminie niebezpiecznym dla Polaków nie było. Poza tym ja pamiętam moją konwencję wyborczą, na której mówiłam o rzeczach dla mnie najważniejszych i nawet nie spodziewałam się, że czas pandemii pokaże, że te priorytety, które wybrałam, są najważniejsze,
Trzeba je oczywiście teraz, patrząc na to, co się dzieje w Polsce, trochę wzmocnić, ale mówiłam o bezpieczeństwie Polaków zdrowotnym, bezpieczeństwie klimatycznym, mówiłam o edukacji. To wszystko w czasie pandemii okazało się, że nie działa w naszym kraju. Po prostu w służbie ochrony zdrowia mamy katastrofę. I tylko wysiłek lekarzy, pielęgniarek i wysiłek samorządowców powoduje, że możemy w miarę normalnie funkcjonować. Bo przecież to Polacy i samorządowcy dostarczali sprzęt dla szpitali. To panie szyją maseczki, dają pielęgniarkom. Rząd nie zdał tutaj egzaminu i tym się trzeba zajmować. Jeżeli pani ma rację, myślę, że pani ma rację. Pani jako pierwsza wskazywała te problemy, zanim jeszcze poznaliśmy, dowiedzieliśmy się, co to jest koronawirus. I mimo to tak mały odsetek głosujących widzi w pani alternatywę dla tego, co dzisiaj jest w Polsce? Cały czas z panem rozmawiam, że rozmawiamy o 26 czy 27% Polaków, którzy chcą iść na wybory. Rozumiem, że na wybory chcą iść tylko wyborcy PiS. Nie chcą, bo skoro ja dostaję 2 albo 4%, to nawet wyborcy PiS-u chcą na mnie głosować. Wyborcy PiS-u chcą na panią głosować? No na 4%, bo skoro moi wyborcy zostają w domu, no to skądś te 4% musiało się wziąć. Pani marszałek, jakie jest stanowisko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na dziś w sprawie startu w wyborach prezydenckich? To samo konsekwentnie mówię od wielu tygodni. Biorę udział w wyborach bezpiecznych i przeprowadzonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czyli jeżeli 10 maja na przykład odbędą się wybory w tej czy innej formie, to pani weźmie w nich udział, czy nie? 10 maja, jak już sam pan wie i wszyscy Polacy wiedzą, nie da przeprowadzić się wyboru. 17 maja, 23 maja. To są kolejne terminy. Na razie nie mamy ani dokumentu, na podstawie którego mają być wybory, ani w żaden ten projekt nie jest zaangażowana Państwowa Komisja Wyborcza. Dla mnie prowadzenie wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą to jest gwarant, że będą te wybory demokratyczne. Mówi pani o tym, że jeżeli 10 maja, ale weźmy pod uwagę również, że to może być 17, może być 23, odbędą się wybory korespondencyjne, nie wezmę, to pani cytat, w nich udziału jako kandydatka ani obywatelka. Co to dokładnie znaczy? Ale dokładnie panu mówię po raz kolejny. Żeby wybory można było uznać za demokratyczne, musi to robić instytucja, która jest do tego w Polsce przygotowana i umocowana prawnie, czyli Państwowa Komisja Wyborcza. Żadnych z tych my mówimy o terminach, a dla mnie jest ważniejszy nie termin, tylko kto te wybory przeprowadza. I na razie nie rozmawiamy o żadnej formie wyborów robioną przez Państwową Komisję Wyborczą, bo takiej podstawy prawnej w tym chaosie nie ma. Czyli mam rozumieć, że jeżeli 10, 17 lub 23 odbędą się wybory, które pani nazywa usługą pocztową na przykład, nie, to pani się z tych wyborów wycofa? W usługę pocztowej udziału nie biorę. Czyli wycofa się pani z tych wyborów, tak? Tak. I nie zagłosuje. Jeżeli to jest usługa pocztowa, tak. Jeżeli to będą wybory w trybie takim łączonym, wybory stacjonarne i częściowo korespondencyjne, też się pani z nich wycofa, czy? Ja powtarzam jeszcze raz, jeżeli wybory będą przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą. To jest chyba bardzo proste. No, mamy instytucję, która powinna się tym zajmować. Państwowa Komisja Wyborcza stoi na straży tego, żeby wybory w naszym kraju były przeprowadzone zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i bierze za to odpowiedzialność, jest gwarantem tego. A poza tym także powinniśmy, przygotowując się do tych nowych rozwiązań, bo będziemy musieli to wszystko w Sejmie na nowo poukładać, zapytać ekspertów, lekarzy, epidemiologów, który moment będzie bezpieczny dla Polaków. No, tego chyba nikt nie wie dzisiaj. Ale czasami wystarczy posłuchać specjalistów, bo mogą określić, kiedy może być większe natężenie, kiedy mniejsze, bo przecież sam pan minister Szumowski powiedział, że to może trwać bardzo długo. My musimy się z tą chorobą nauczyć żyć, normalnie funkcjonować, ale też możemy planować w czasie niej różne działania, dobrze przygotowane. To podsumowując tylko, jeżeli będą wybory korespondencyjne w którymkolwiek z terminów proponowanych czy rozważanych przez PiS, pani w nich nie weźmie udziału i nie będzie w nich głosować. Rozumiem. Nie. Ja rozumiem. Pan mówi o usłudze pocztowej. Tak, czyli usłudze pocztowej. Wybory. Pani nazywa to usługą pocztową. Dobrze. A ja mówię o wyborach, bo wybory w Polsce są wtedy, kiedy przeprowadza je Państwowa Komisja Wyborcza, a nie wicepremier Sasin i Poczta Polska. Dobrze, więc załóżmy, że mamy. Chyba już prościej nie mogę panu tego wytłumaczyć. Trzeba powiedzieć, co to są wybory, bo my wiemy, co to są wybory. Jest to zapisane w polskim prawie.
I jeżeli takie wybory Pani będą. marszałek, czy dyskutujemy na temat semantyki w tej sytuacji? Nie, to nie jest. To jest, proszę pana, najważniejsza dyskusja w tej sprawie. Czy pozwalamy na to, żeby ktoś robił plebiscyt na swojego kandydata z góry ustawiony, nad którym nikt nie będzie miał kontroli, czy robimy to zgodnie z prawem? To jest coś, naprawdę, to nie jest semantyka, to jest walka o wartości i o naszą demokrację. Nie, mówię o naszej rozmowie w tej sytuacji. To, co jest zapisane w Konstytucji, jedna osoba nam odbiera tylko dlatego, że ma ochotę przyjąć całkowicie władzę nad naszym krajem w sposób nieuczciwy, to ja będę mówiła nie, ja się na to nie zgadzam. I konsekwentnie wybory demokratyczne, Państwowa Komisja Wyborcza. Panie marszałek, jaki scenariusz w tym tygodniu w związku z tymi wyborami, jeżeli mogę użyć tego słowa, przewiduje pani w Sejmie? Dla mnie bardzo ważny będzie dzień głosowania nad tą bardzo złą ustawą i mam nadzieję, że posłowie opozycji odrzucą tę ustawę i nie wejdzie ona w życie. I to będzie sygnał do tego, żebyśmy poważnie zastanowili się, jak prawnie przygotować bezpieczne i zgodne z prawem przygotowanie wyborów w Polsce. Czyimi głosami, czyimi rękami opozycja odrzuci tę złą, jak pani mówi, ustawę? Że posłowie pana Jarosława Gowina, będący w jego partii, ale także inni ludzie, dla których jednak wartości, uczciwość ma znaczenie, bo ja wierzę, że takich osób w Sejmie jest więcej i jestem przekonana, że tej ustawy nie będzie, bo to by był koniec demokracji w naszym kraju. Czy jeżeli PiS będzie miał duże wątpliwości, że posłowie Porozumienia mogą głosować przeciwko tej ustawie, pani zdaniem ona w ogóle nie, może nie trafić na Sejm już na samym finiszu tej legislacji? Może być taka sytuacja, że zostanie ta ustawa wycofana, bo rzeczywiście, tu się z panem zgadzam, prezes Kaczyński boi się przegranej tego głosowania w Sejmie, bo by to pokazało, że traci panowanie nawet nad swoim własnym ugrupowaniem, swoją własną koalicją. Panie marszałek, to na koniec jeszcze, jeżeli wybory zostaną przełożone, czy pani będzie rozważać wycofanie się z nich i ustąpienie miejsca innemu kandydatowi opozycji, czy nie? Nie, nie zamierzam się wycofywać z tych wyborów. Zamierzam w tych wyborach walczyć. Zbyt wielką walkę stoczyłam o to, żeby doprowadzić, mam nadzieję, do końca to, żeby one były demokratyczne, żeby teraz z tego się wycofywać. Głosowałaby pani na Jarosława Gowina, gdyby był kandydatem, wspólnym kandydatem pod szyldem Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej? Tak. I miałabym z tym problemu. Dlatego, że znam Jarosława Gowina w wielu sprawach. Naprawdę w wielu sprawach się z nim nie zgadzam. Byliśmy przecież kiedyś razem w jednym klubie. Ale wiem, że są rzeczy, do których się nie posunie, a ponieważ ostatnio nie mamy szczęścia do marszałków Sejmu, może inaczej Sejm by wyglądał. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu i była marszałek Sejmu, była dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.